Cześć, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj znowu zabieram Was na małą wycieczkę. Tu widzicie po prawo brzozę. Jest to taki mały lasek mojego sąsiada, od którego trochę gałązek podciąłem, oczywiście za pozwoleniem, we wtorek. Także moja hodowla dostała już pierwsze gałązki z drzew liściastych. No, nie ukrywam, byli bardzo zadowoleni. Natomiast teraz zabieram Was na innego gatunku drzewa. Docelowo idę zobaczyć, jak się rozwijają buki i graby. Jeżeli już zaczęły fajnie listki ruszać, to troszkę tego drzewa bym chciał im przynieść. Myślę, że dęby to jeszcze jest za wcześnie, aczkolwiek zobaczę. Jakby się udało, to może i dębu coś. Natomiast dzisiejszy odcinek nagrywam w sobotę. Jest u mnie godzina już wczesno popołudniowa, tam przed 14, i powiem Wam, że wiosna naprawdę ruszyła pełną gębą. Wychodząc z domu, temperatura u mnie pokazywała, mam termometr, taką stację meteo elektryczną w cieniu, pokazywało 25 stopni, także naprawdę jest mega, tym bardziej jak organizm jest nieprzyzwyczajony do takich temperatur, to naprawdę daje się człowiekowi to we znaki. No także idę na kolejną małą wycieczkę, a później w drugiej części, nazwijmy to tak, będę robił taką małą składankę, ten dzisiejszy odcinek. Też będzie kolejny w plenerze. Przejdę trochę od słów do czynów, bo ostatnio opowiadałem Wam o zieleninie, natomiast sam ruszyłem z tym tematem. No, spowodowane jest to tym, że Wam pokażę, jak ta trawa zaczęła tam naprawdę mega rosnąć. A wywożąc taczką obornik od nich, no szkoda trochę było po niej jeździć, więc zacząłem kosić. Także od kilku dni już dostają. Więc w kolejnej, tak jakby części, spróbuję przynajmniej ustawić kamerę, pokazać Wam, jak operuję kosą. Cały mój, nazwijmy to, osprzęt do tego potrzebny oraz ilość trawy, jaką na ten moment daję i jak to wygląda w praktyce, jak one faktycznie jedzą, że jedzą również maluchy, że naprawdę im się nic nie dzieje, ale to później, także jak dojdę do docelowych drzew, to będzie kolejna relacja, pokażę Wam, jak się rozwijają te drzewa. No i później, tak jak mówię, w kolejnych tych minutach będę już pokazywał, jak będę skarmiał danymi roślinami, o których wspominam. Także bądźcie cierpliwi, czekajcie, aż dotrę i na razie. Niestety nie mogłem się oprzeć pokusie. Jeszcze nie dotarłem do miejsca, o którym Wam wspominałem, aczkolwiek już widzę, bo tam i tam są dęby, że dęby na razie jeszcze nie ruszyły. Potem dotrę tam dalej, jest grabina i buczyna. Zobaczę, jak to będzie. Natomiast za chwilę się wyciszę i dam Wam posłuchać, jak pięknie przyroda daje o sobie znać. No bo nie oglądają mnie, już wiem, nie tylko oglądają mnie może tak osoby mieszkające na wsi, zajmujące się hodowlą, ale również osoby mieszkające w mieście, którzy nie mają na co dzień do czynienia z przyrodą, z otoczeniem, lub też osoby mieszkające w innych państwach, czy też na innych kontynentach, gdzie tam zupełnie to wiem inaczej wygląda. Więc ja się wyciszam i 15 sekund dla przyrody, posłuchajcie sobie. No jak widzicie, ptaki pełno gębo dokazują. A odnośnie właśnie jeszcze ptaków, nie wiem, czy jak dotrę do domu, uda mi się to nakrać, ale pod samą oborą, gdzie mam króliki, na świerku te gołębie skalne zakładają gniazdo. Obserwowałem, jak tam znoszą gałązki, więc jak uda mi się nagrać ten moment akurat, że będą pracować, to również nie omieszkam Wam tego pokazać. Natomiast teraz idę dalej i jak będę już na miejscu, to znowu Wam pokażę, cóż w lesie piszczy. No i jestem w miejscu docelowym. Działam już, jak widzicie, naciąłem. Myślę, że to będzie dzisiaj wszystko, co będę zabierał z lasu. Zobaczcie sobie, takiej grubości maksymalnie, no jak grubość palca. Jak na ilość sztuk, jaką mam, jest to bardzo skromna kupka gałązek, ale nowy rodzaj drzewa. Chcę, żeby się spokojnie przyzwyczaiły.
przez zimę nie dostawały takiego twardego materiału do zgryzienia, więc niech się spokojnie przyzwyczajają, żeby nie było żadnych dolegliwości. Natomiast mam serdeczną prośbę do Was. Manusz, ogląda mnie może jakaś osoba znająca się na temacie. Zobaczcie sobie, jak wyglądają te drzewa. Podejdę może bliżej do pnia. I będę wdzięczny za pomoc, bo zawsze mam problem z takim zdiagnozowaniem konkretnym, czy to są buki, czy graby. Wiem, że rosną tu jedne i drugie rodzaje drzew, natomiast nigdy, szczerze mówiąc, no nie znam się aż tak dobrze na tym, żeby umieć tak bezproblemowo rozpoznać, z czym mam do czynienia. Czy to są buki, czy to są graby. Tak to wygląda. Może ktoś akurat będzie mógł mi to pomocno dłoń podać i rozwiać te moje wątpliwości. Wiem, że to nie jest istotna kwestia w żywieniu królików, bo jedne i drugie mogą one spokojnie pałaszować, ale to tak dla własnej ciekawości. Więc z tematu leśnego to będzie tyle. Potem Wam pokażę, jak będę rozkładał gałązki, ale myślę, że zrobię to już razem z podawaną trawą, więc następny element, który będę Wam chciał pokazać, to spróbuję ten telefon ustawić na statywie i w miarę ogarnąć, a jeszcze wcześniej pokazać mój sprzęt potrzebny do cięcia, ale spotkamy się już na miejscu, jak będę działał już bliżej króliczarni. Totalnie bym zapomniał Wam powiedzieć jeszcze i pokazać ważną rzecz, ale to przerwę to moją króliczaną opowieść, czyli pomiędzy tymi etapami chcę Wam pokazać jeszcze jedną no naprawdę historyczną ciekawostkę, czy też smaczek. Przybliżę, żeby wszyscy zainteresowani. W tym lesie, z którego pozyskuję te gałęzie i gdzie dzisiaj Was właśnie wziąłem na wycieczkę, znajdują się ostatki, dwa kamienie i to są autentyczne kamienie, bo tutaj w tym rejonie mojej okolicy najbliższej, w tym lasku, które obecnie są laskami prywatnymi, były, tak jak z opowieści dziadka, pradziadka, zostało nam to przekazane ustnie, krwawe naprawdę bitwy w pierwszej, krwawa bitwa, czy też nie wiem jak to fachowo historycznie się nazywa, pierwszej wojny światowej. I zostały, ten jest słabo widoczny, tam było lepiej widać, zostały takie kamienie, nagrobki po zabitych tutaj żołnierzach. Z tego, co tam próbowałem się na tamtym kamieniu wcześniej już doczytać, był to bodajże żołnierz niemiecki i tutaj tak samo, czyli to były pozostałości, czy też takie miejsce pochówku żołnierzy niemieckich. Nie wiem natomiast, co się stało z pozostałymi kamieniami, gdyż jako dziecko pamiętam, że tych kamieni tutaj było kilka, jak nie kilkanaście. Jak chodziłem po tym lesie, to tak zawsze miał taki swój smaczek opowieści i tak jako dziecko się bałem tutaj samemu iść, no bo takie ciarki na plecach wychodziły. Pokażę Wam, w jakiej odległości. Tego mamy tutaj, a tamten jest drugi tam. Więc tutaj pomiędzy tymi drzewami, na tym rejonie, to jest niedaleko tego lasku, z którego pozyskiwałem dzisiaj gałęzie, znajdowały się te kamienie. W tym lesie właśnie, tak jak dziadek mi wspominał, no on już sam nie pamięta, ale jemu rodzice przekazywali, to właśnie była ta bitwa, czy też bitwy ogólnie rzecz ujmując. Tutaj w ogóle na tej okolicy wiem, że dużo artefaktów historycznych związanych właśnie z tym okresem I i II wojny światowej, to naprawdę było multum, ale z pierwszej to takie namacalne dowody, co są do dnia dzisiejszego. Nie jest jakiś cmentarz, bo to jest na terenie prywatnym. Teraz jest tutaj właściciel tego lasku. Zostały takie wspominki, dwa właśnie kamienie. Ja sobie zrobiłem zdjęcie na pamiątkę, bo też nie wiem, jak długo one tu jeszcze będą się znajdowały. Ciał na pewno tych żołnierzy nie ma, bo ponoć zostały one po wojnie wykopane i przewiezione na cmentarz, ale pozostała taka wspominka, a więc kamień, jakiś pan chyba Kremer. Nie znam tak naprawdę tych oznaczeń do końca. Z tego tylko, co patrzyłem, to zmarł 26 lipca 16 roku, czyli ponad 106 lat temu, 107 będzie w lipcu, jeżeli dobrze liczę. Także no, kawał historii, ale też chciałem Wam to pokazać, bo jakby to nie było, to jest moja bardzo bliska okolica. A teraz ja chodzę po tej ziemi, a wcześniej ja chodzę. Mogę wolno chodzić, nazwijmy wolno, nie, że w sensie wolno, tylko wolno, że nikt tutaj z karabinem mnie nie gania.
a wiem, że kiedyś tutaj właśnie działy się takie krwawe dramaty, krwawe historie, więc jako przerywnik hodowlany pokazuję Wam, co poza ptaszkami i gałązkami w lesie piszczy. Także teraz już będzie naprawdę z tej wyprawy leśnej koniec. Spotykamy się bliżej królików. Z gałęziami już wróciłem, doniosłem. Na kupce leżą, czekają na rozłożenie. No i przeniosłem się na łąkę. Jak widzicie, małą ścieżkę już tutaj zdążyłem wyciąć. Zaraz będziemy cieli dalej. Chcę tylko pokazać mój taczkowóz, grabie, kosa i ostrzydło. Także zabieram się do pracy, ustawię kamerę, mam nadzieję, że będzie w miarę to widać. Od razu mówię, jak to u mnie w życiu zazwyczaj bywa spontanicznie. Zacząłem te cięcie trawy, czyli te pierwsze cięcia, nie poklepawszy kosy, jeszcze jest z tamtego roku, więc taka jest średnia jej ostrość. Trochę ją tam przelecę ostrzałko, ale to zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda. Nie jestem jakimś mistrzem albo nawet jakimś bardzo dobrym kosiarzem, ale starałem się, jak mogłem, obserwować, podglądać dziadka, póki żył, jak on to robi, więc cały czas się uczę, ale to pokażę Wam, jak u mnie wygląda te małe cięcie trawy. Ustawiamy kamerę, żebyście jakoś w miarę to widzieli. Będę podążał w tamtym kierunku. Dobra. Trochę podostrzę. Tak jak mówiłem, bardzo słabo ostra jest. Niepoklepana. Ale coś tam utniemy. Mam nadzieję, że chociaż jakkolwiek było widać ten mój cały proces cięcia. Taka ilość trawy na razie. Pierwsze dni, dokładnie dziś jest trzeci dzień, jak dostają, więc nadal są małe dawki. Pokażę Wam już, jak będę dawał. Natomiast jak już wejdę w ten taki totalny sezon zieleniny, gdzie już dostają normalne, duże ilości, to ta taczka, mimo że naprawdę ma ogromną pojemność, może tak ją pokażę, to tutaj jeszcze dokładam sklejki wokół, żeby jeszcze ją podwyższyć. Ona wtedy ugniatana, czubata, ile tylko wlezie, i to jest na jedno rozłożenie trawy. No przy takim stadzie jednak tego pokarmu idzie dużo, ale na razie spokojnie przyzwyczajamy do wszystkiego. Także pokażę Wam później, jak już tutaj się ogarnę, zabiorę te sprzęty, zaraz się udam do klatek. Na paru sztukach jako ilość daję, łącznie właśnie z gałązkami, które przywiozłem. Także będziecie mieli taką praktyczną lekcję z mojej strony. Teraz już element finałowy naszego dzisiejszego odcinka. A więc wszystko, co w dzisiejszym odcinku Wam pokazywałem, jak pozyskuję dla królików, zaraz będę im dawał. Więc zaczynamy od gałązek. Tak jak widzicie, mam lewo odcinki takie około 20 cm. Tak, żeby każdy z tych królików sobie mógł pogryźć, bez względu, czy ma młode, czy nie.
bez względu na wielkość maluchów, tak jak widzieliście, ta nagłuzia dorosła samica, dostała tam parę patyczków. Tutaj jest ich trochę więcej, to dostaną większą ilość. Tutaj na dole, bo się niedawno okociła, to też nie zaszkodzi dać więcej. Nie wiem, czy dobrze będzie widać na kamerze. Zerknijcie sobie, jak one to fajnie powiadają. Nikt ich do tego nie musi zmuszać. I teraz trawa. Taka ilość dla dorosłej samicy. A taka ilość dla tej samicy z małymi. I zaraz zobaczycie, że ten sam schemat będę powtarzał tutaj, gdzie są już nie bardzo, bardzo maluszki, tylko wymiarę taczko, żebym wszystko miał pod ręką. Tutaj na dole też damy. Zerknijcie sobie, jak fajnie zbliży. Na tym zbiorze myślę, że będzie widać najlepiej, bo jest na wprost kamery, więc wszystko dobrze dostrzeżecie. Tu są maluchy nie mające miesiąca. Takim też się nie boimy dawać, nawet i świeżo urodzonym. Przepraszam, świeżo urodzonym. Świeżo wychodzącym z gniazda. Tutaj są nieco starsze. Po garsteczce każde dostają. Plus gałązki. I patrzcie, jak to fajnie idzie. Tak, te króliki naprawdę, bez względu, czy to są króliki rasowe, czy nierasowe, czy to są Belgii, czy inna bardziej odporna rasa z większych czy mniejszych królików. Zobaczcie, maluszki jak cinają te gałązki. Nie bójcie się dawać im zieleniny, nie bójcie się dawać im gałęzi. Niestety jest takie, jak ja zaczynałem hodowlę, to było naprawdę to dosyć popularne i dziwne według mnie teraz z perspektywy czasu przekonanie, że zielenina dla królików to jest nadzieja. Wcale tak nie jest. Naprawdę. Zobaczcie, że te króliki cieszą się. Cieszą się z tego, że urozmaicamy im tą dietę. O, wypadła tu gałąź. Nie zauważyłem. No, zobaczcie, maluszek pałaszuje listki. Tam akurat się zajęły trawą. Ale tutaj tak samo. Jakbym rzucił im same gałązki, uwierzcie, że te gałązki byłyby w pierwszej kolejności zjadane. Także poprzedni odcinek był teorią, pokazywałem wam. W dzisiejszy przeszedłem do praktyki, to takiej do praktyki według mnie no, od zera, pokazując każdy aspekt związany właśnie z tematem witamin naturalnych. No bo nie oszukujmy się, to są witaminy naturalne w hodowli królików. Ja przechodzę do dalszego rozkładania. Nacieście oko jeszcze, jak te króliki to wcinają. I tak jak mówię, z głową możecie dać królikowi do jedzenia wszystko. I to będzie bez negatywnych efektów, a wręcz będą pozytywne efekty zdrowotnościowe i ogólnie kondycyjne dla królika. Naprawdę, to jest to, co otacza nas dookoła, to jest nie tylko lekarstwo dla zwierząt, bo dla zwierząt to jest naprawdę jest no, otwarta księga lekarstw, ale i dla ludzi. Dla ludzi znajdziemy w naturze wszystko, co jest nam potrzebne. No, ten pierwszy mnie zafascynował, maluszek szynszylowy. On tutaj listki fajnie wcina. Jest najlepszym przykładem tego, że te gałązki naprawdę im smakują. Wiadomo, z tygodnia na tydzień będzie coraz fajniej dookoła. I tak dzisiaj naprawdę jest mega, jak na drugą połowę kwietnia. To jest super temperatura. Ja czekam z utęsknieniem na dęby, bo dużo mam dębów na własnej działce, a dęby są z tego tytułu bardzo fajne, bo mają dużo i dużych liści, a te króliki uwielbiają jeść liście dębu, ale tam wszelkie szczegóły odnośnie dawania dębiny to powiem wam, jak już będę ją dawał. Natomiast mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Trochę się musiałem w nim pokazać, nie tylko od strony głosowej, ale i fizycznej. Widzieliście tu mnie trochę. No, nie boję się pokazywać, bo tak jak wam mówiłem, biorę odpowiedzialność za każde wypowiedziane przeze mnie słowo, także nie mam nic do ukrycia. Mam nadzieję, że dobrze się zaprezentowałem. Natomiast czekam na jakieś pomysły odnośnie kolejnych odcinków, jakie byście chcieli, tylko tak naprawdę coś takiego, żeby było na co nagrać materiał, coś dłuższego, bo tam jakiś temat, jako ile czasu oporządzam, czy
czy ogólnie ile mi się zajmuje królików, no to jest bardzo krótka sprawa dla mnie do nagrania, bo to jest 2-3 minuty pokazać, raczej powiedzieć, bo tu nie ma co pokazywać. Taki naprawdę merytoryczno-wizualny odcinek. Jakie macie pomysły, żebym wam zaprezentował, to czekam. Na dzisiaj myślę, że to będzie tyle. Także dziękuję za ten naprawdę długi odcinek. Mieliście dzisiaj wiele różnych atrakcji. Nie wiem, czego nie dodam w sobotę wieczorem, żebyście przez niedzielę mogli go spokojnie obejrzeć, bo to będzie naprawdę ładnych parę minut. Zmienię troszeczkę cykl, no ale ja w niedzielę po gałęzie nie chodzę, trawy nie koszę. W sobotę robię takie rzeczy, więc musiałem w sobotę to nagrać, jeżeli chciałem wam pokazać. Więc na dzisiaj to będzie tyle. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.